21 kwietnia wspominamy świętego Konrada z Parzham, zakonnika. Jan Binderfer urodził się 12 grudnia 1818 roku w Parzham w Bawarii, w wielodzietnej rodzinie rolniczej. Od najmłodszych lat ujawniała się jego przyszła świętość, głównie poprzez skromność i umiłowanie samotności. Mimo dużej odległości do kościoła często się do niego udawał, nawet w niesprzyjającą pogodę. Codziennie odmawiał różaniec. Miał głębokie nabożeństwo do Matki Bożej. W święta odbywał często krótkie pielgrzymki do różnych jej sanktuariów. Zawsze szedł boso, a dopóki nie wrócił do domu, pościł. Swoją młodość spędził w gospodarstwie, w którym się urodził. W wieku 31 lat postanowił opuścić życie świeckie. Po rozdzieleniu odziedziczonego majątku otrzymał zgodę na wstąpienie jako brat do kapucynów. Po profesji przyjął imię Konrad. Wkrótce został wysłany do klasztoru świętej Anny w Altötting. Miejsce to jest znane jako sanktuarium Matki Miłosierdzia, królowej Bawarii. Konradowi powierzono funkcję furtiana, którą pełnił przez resztę życia. Z racji dużej liczby przybywających do tego klasztoru osób, posługa ta była dość wyczerpująca. Konrad jednak dał się poznać jako człowiek bardzo sumienny, oszczędny w słowach, hojny dla ubogich, chętny do pomocy i przyjmowania nieznajomych. Przez ponad 40 lat towarzyszył mieszkańcom miasta i odpowiadał na ich potrzeby materialne i duchowe. Od czasu, kiedy zachorował zakrystian, przejął dodatkowo jego obowiązki. Otwierał kościół o godzinie 3:30 nad ranem i do rozpoczęcia pracy w furcie o 6 rano służył do dwóch mszy świętych. Pracę kończył o 21:00, ale po niej zostawał jeszcze na osobistą modlitwę. Konrad umiłował milczenie. W wolnych chwilach w ciągu dnia lubił udawać się do kącika przy drzwiach, gdzie mógł widzieć i adorować Najświętszy Sakrament. Często w ciągu nocy poświęcał kilka godzin na modlitwę w kaplicy braci albo w kościele. Zmarł 21 kwietnia 1894 roku. Heroiczność jego cnót i cuda, które dokonały się za jego wstawiennictwem, wysłużyły mu w roku 1930 tytuł błogosławionego, przyznany mu przez papieża Piusa XI. Ten sam papież, 4 lata później, po potwierdzeniu kolejnych cudów, zaliczył go do grona świętych. Jest patronem diecezji pasawskiej, prowincji kapucynów w Środkowej Ameryce, oddźwiernych, furtianów i portierów. W ikonografii przedstawiany jest w habicie kapucyńskim, czasami otoczony dziećmi lub biednymi. Jego atrybutem jest krzyż, różaniec lub bochenek chleba. Papież Benedykt XVI, pochodzący z Markt am Inn, kilka kilometrów od Altötting, tak pisał o świętym Konradzie. Może jest on znakiem, że jasne rozumienie tego, co istotne, również dzisiaj powierzone jest małym, obdarzonym spojrzeniem, którego często brakuje mądrym i inteligentnym. Myślę, że właśnie ci mali święci są wielkim znakiem naszych czasów. Módlmy się. Najłaskawszy Boże, Ty zechciałeś swojej dobroci przez świętego Konrada otwierać przed wiernymi bramy Twego miłosierdzia. Pokornie Cię prosimy, spraw, abyśmy w służeniu bliźnim odznaczali się duchem Jego ubóstwa i pokory serca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.